Thank you co to jest? Weź, nie! No nie! Skąd on się tu... No siema. Witam, Witamy witam. serdecznie. Jakie intro, ja pierdolę. Boom. Myślę, no. myślę, że intro było całkiem dospermione, to trzeba przyznać. Intro było genialne. Dobra, to tak. Nie wiem w sumie od czego będziemy zaczynać. Kto tu jest w ogóle kurwa prowadzącym? Zacznijmy od tego. Tu? Ty prowadzisz podcast, ja prowadzę streama. Bo w zasadzie ja właśnie <laughs> rozkminiałem to dzisiaj <laughs> i wychodzi na to, że my dzisiaj w ogóle wszyscy jesteśmy kurwa gośćmi i wszyscy jesteśmy organizatorami, nie? Jak sobie tak dłużej nad tym pomyślisz, to to ma sens. Naprawdę. No. 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 Dzisiaj mówimy o OWC. Tak, dzisiaj. dzisiaj mówimy o OWC. Okej. Okay. Także witam serdecznie dzisiaj na komentarze odpo Odpowiadamy na żywo. Jak zobaczycie podcast na kanale Wilczku, po tym jak już będzie podcast na kanale Demo Live, czyli to co teraz, to już nie będziemy odpowiadać na komentarze. Kappa. Zacznę może od ciekawostki, zanim przejdziemy do tych predykcji. Ale to będzie krótka ciekawostka. Od razu mówię. Czy wiedzieliście, że jest dziewięciu Polaków w Polsce, którzy wygrali OWC? Dziewięciu? Dziewięciu, tak, dziewięciu, nie żartuję. Okej. Okay. Ja na przykład nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem też. Dobra, pozwól, że prześle ci Lor na konwersację. Otóż jest jeszcze jeden Polak, który wygrał OWC i jest to Jacek Krzynówek. Nie żartuję. A Lor jest tego taki... Że jest sobie gracz w Korei, który ma nick krzy. Nie wiem, czy kojarzycie. I z tych screenów wynika, że krzy to nie jest crazy. Tylko krzy powstało dlatego, bo gościu był fanem krzynówka i Krzynowek kopał z lewej nogi. I on też. Co, co to jest za lory? Żartuję, kurwa, wysyłałem to na Discordzie teraz. No właśnie widzę to, co to znaczy. Co? Jak to zacząłem, to myślałem, że się zesram, kurwa pod siebie, nie? Chłop legitnie jest z Korei i nazwał się Krzy, bo kurwa lubił krzynówka. To jest, to jest za info, Ale to jest Lor w ogóle, co? I to jest Lor, że fartownik ogłem to znał, i fartownik go, kurwa uczył wymawiać swojego własnego niku, nie? Bo on myślał, że to się mówi Cruzy. Cruzi Kruzniówek. Ale dobra, nie da ciekawostek, wszyscy przyszli. Przeszliśmy tutaj oczywiście po predykcje prawdziwe dla Polaków, więc Demo... będziemy robić predykcje. Demo przygotował dospremiony shit, który jest turboprofesjonalny, jak wszystko na jego streamie, prawda Demo? Tak, je, tego nie widać, bo to nie przechwytuje się, ale teraz zaprezentuję po, po kolei. Jest historia rozteru każdego państwa. więc. To jest całkiem posrane, no. Bo, bo... Po pierwsze, primo, jest ten sheet Azera i BubbleMana, co nie? Skopiowałem to, co już było gotowe, ale nie wypełnili 2023, więc dodałem. Plus dodałem 25 państw, których nie ma na tamtym sheetie. No i co? No i mamy każde państwo. Jakie gra. Miało być w ogóle więcej państw, ale są dwa mniej, niż miało być. Miało być, miało być więcej. No mam nadzieję, że się w ogóle wyrobimy z, tym, z tymi predykcjami tak w dwie godziny, myślę. Żeby to nie był kurwa jakiś, nie wiadomo jak długi. Podcast, predykcja, bo inaczej będę to wrzucać na YouTube a przez 100 lat najbliższych. Tak. Więc dobra, przechodzimy myślę do konkretów, nie. Mhm. Czyli będziemy sobie tutaj strzelać. Ja jeszcze przy okazji mam odpalonego pikema Hello Watchera. Trochę okay. będę się ten można powiedzieć, tutaj posiłkował. Co dobra. już sobie zaznaczyłem. Okay, okay. No i lecimy po kolei, czyli pierwsza no. drużynka, pierwsza drużynka lecąc alfabetycznie oczywiście, to Arabia Saudyjska. Czy Arabia Saudyjska, Arabia Saudyjska nie miała żadnej historii OWC nie, z tego, co Nie, to jest, ich widzę, to, jest, to jest ich debiut. Pierwsze OWC ever Arabii Saudyjskiej, szacun. Zezdasz, Axon da Gangsta, Black Mouse, Ice Never Open, Shadow Trail 123, Yuki Hana Lami i Equid Mensional. Przerażające, Niki. No, Ej, ale przynajmniej skład znaleźli. I to jest więcej niż 6 osób. No właśnie, także szacun za to. No to, no to powiedzcie mi, jaka jest Wasza predykcja co do Arabii Saudyjskiej? Co Cięż, nie sądzicie? Ciężki wybór, wiesz? Naprawdę. Trudne się wylosowało. No trudne. Pierwsze pierwsze od razu się wylosowało ciężkie. Wylosowało się tak ciężkie, że. A nie, dobra, kurwa, bo my mamy po polsku tutaj zrobione alfabetycznie. A już miałem powiedzieć, że na oficjalnej stronie nie ma ich drużyny. A zapomniałem, że to jest Saudi Arabia, no tak. No, to, to. no. Ja zrobiłem, właśnie, ja, ja to jeszcze na polski translację zrobiłem posortowałem po polsku. Tak, no to, to, już w ogóle jest effort, nie? Jeszcze na polski przełożył. No w końcu to są polskie predykcje. Dobra, no to lecimy po kolei w takim razie demo, bo jesteś pierwszy na Overlayu. Już rzuciłem, ja myślę, że Arabia Saudyjska... A, już, dobra. Z, z ...Arabia Saudyjska zrobiła team, ale chyba, chyba nie starczy, wiesz, jak na 57 drużyn, które biorą udział. No może być ciężko, może być ciężko. Dałem też denku, bo raczej tutaj nie spodziewamy się nic więcej. Bobiak, poddymiasz coś, czy nie bardzo? Jak to się przerzuca? No kopiujesz se flagę kopiujesz i wklejasz. Flagę. A, bo ty, nie, ty masz dostęp w ogóle? No chyba nie, bo nie mogę tego. <noise> Ja oj, 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 profesjonalne <laughs> predykcje kurwa, nie masz prawa no głosu. Nie. Czekaj, czekaj, to okay. ja już ja no to wiem co zrobić. Mówił, no. Ja wiem co zrobić. Muszę tylko zrobić tak, żebym bym maile zlikował. No to tak, ta Arabia Saudyjska mamy z głowy, lecimy tak. dalej. Dalej Argentyna. mamy Argentynę. Ta, historia, ta, ta, ta to, to państwo ma już większą historię. Tu już, jest, tu już jest ciekawiej na pewno w bety. Bo raz, że mają historię, i dwa, że są zawsze taką drużyną, która się może śli wślizgnąć, może się nie wślizgnąć, nie. Prawda? Czy, czekaj, no czy w tych. Tylko wiesz co? O, rezultaty też masz po prawej, tylko muszę sobie scrollować. Tylko wiesz co? no Tu, tu jest o tyle problem, że jak patrzę, kto od nich odszedł, No Odeszło od nich połowa rosteru, tak naprawdę. No, i nowi gracze to w sumie nie wiem, kojarzę pipi-pupu, tylko troszkę. Moja predykcja, żeby też przyspieszać te państwa takie niżej, które będą w zasadzie nie mamy tutaj co analizować. Ja dam denku Nie czuję tego, że Argentyna wejdzie. No ale według mnie, jak, jak, oni, jak oni rok temu się nie dostali tam tym składem, to ja myślę, że ten tym bardziej nie ma szans. No ja tak samo daję. Też mi się wydaje, że oni się nie dostaną. I teraz według mnie, nie wiem, może jestem królew bardzo. No. Ale nie wiem, co się stało z Teamem Australii. Nie, nie wiem, co się stało. No I... podziało, się, podziało się równie dużo co w Argentynie, to na pewno. Bo, bo wyleciało, jakby... nie chciałem. No fajnie, że a Secret Box wrócił, bo jest z koksem, ale ta piątka na dole, to sobie, poza tym, że CS2 jest w top 50, to tylko tyle wiem. To jest taka topka, która w zasadzie. Myślałem, że jest więcej w ogóle osób, bo przyznaję się, że nie patrzyłem dokładnie na składę. I dopiero teraz mnie, mnie tak naprawdę oświeca to, co widzę i widzę, że w pikemie Halo Watchera zaznaczyłem sobie Australię na top 8 i chyba muszę to zmienić. <grystanie> Aha. To szczerze, szczerze, muszę zrobić szybką zmianę predykcji. Szczerze, jak ten ich team w tamtym roku miał 9-12 pozycje, to mimo, że dostali Secret Boxa teraz z powrotem po trzech latach przerwy, to nie wiem, nie wiem, jak grają nie, nie, nie znam tych ludzi po prostu. A czy wiesz, teoretycznie może być sytuacja tak sama, jak na przykład było z Koreą. Bo rok temu firmóweczkę z Koreą, na przykład ja dopierdoliłem, i wtedy no. nie wierzyliśmy w to, że nowy skład Korei może coś pograć, a później zajęli drugie miejsce, nie? więc, no niby więc to. teoretycznie cuda mogą się po, po, powydarzać, ale czy w Australii nie czuję tego. Nie wiem, wiesz co, nie, nie czuję tego składu. Za bardzo. Myślę, że najwyżej co to powtórzą 9.12 przed roku, ale jest sporo dobrych państw, więc. Nie wiem, ja na razie ich tak wrzucę na to 9.12, ale nie zdziwię się, jak będą niżej. 9.12 brzmi jak safe na razie, no chociaż ten... mimo wszystko. Kurde, no bo. Teoretycznie mają te mocne osoby, nie? Mają mreka, który może karować, ale. No wtedy też mieli. No więc... No, no właśnie. Na razie 9-12, może jeszcze się namyślę na coś innego. No to ja zaufam nowemu składowi Australii tak? i ja ich wpierdalam do 7-8. Wow. Okay. nice. Że się pokażą. Ja, ja ufam. Okej, okay. okej. Okay. Ten skład, wiara jest z mojej strony. Dobra. Wiara, dobra, mamy przynajmniej coś poddymione. Czekaj, mm -hmm. czy ktoś przeciągnął flagę Australii i jej nie skopiował? Zresztą, whatever. O kurde. Wszyscy mamy. O, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Już, 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 o, Australia zniknęła. O, dobra. Austria. Austria i po raz kurwa, 50. Fedoraguz, który jest pewnie już starszy niż ja. Odmrozi... Już rok, rok temu już przyszliśmy, że da sobie spokój, to go znowu odmrozili. Tak. Gdzie rok temu Austria zrobiła denku bez Fedoraguza? I teraz Fedoraguz wraca. No i pytanie, czy znowu wrócą na 25-32, czy nie bardzo? Według mnie nie według mnie nie, po prostu tak nie no, no. No i tak samo tak samo u mnie wygląda ta predykcja że tych teamów jest... dobrych jest jakby, o wiele więcej nie wiem to jest taki team dziadów no nie wiem. No, team dziadów nie właśnie pytanie czy Fedoragus jest w stanie zrobić różnicę czy bo de facto wiesz to są no. teamy, które ślizgają się o kilka miejsc nie i w zasadzie dorzucenie tej jednej osoby która ogarnia mogłaby sprawić że, że się dostaną jakimś cudem na 32 nie no niby tak Niby tak, ale to, ja potrzebuję więcej tych słabszych państw koło siebie mieć. I więcej państw w tym 25-30. Tak, później, będziemy, później będziemy pewnie zmieniać. Żeby nie? zobaczyć, czy jest jakieś miejsce, czy nie? Ja powiem tak. Ja kurwa tutaj zrobię bobiakową wiarę. Ja ich wpierdolę na razie, że się dostają. Okej. Okay. Okay. Dobra, dobra. Zobaczymy później. Może się jeszcze coś zmieni. Okej. Okay. Dobra, państwa na A zrobione. Teraz. Belgia, Belgia i słyszałem w ogóle w komentarzach no. pod podcastem, że Belgia robi kurwa odpał. Tak, tak mówili widzowie podcastu, nie żartuję. Że, 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 be, że ta zmiana, że. To Belgia ma tak potężny skład teraz, że kurwa wchodzi. No i. że to są wizowe, Że Meta Wiza winie Naszego podcastu, bo jak nie czytasz komentarzy, no kurwa. I się wydało. To był taki komentarz. To chyba jest następny komentarz, który ty na pewno dostałeś. Bo ja nie, nie wiem, naprawdę był kurwa komentarz pod podcastem, że Belgia to się idę dostaje. zobaczyć, kto takie kurwa głupi. To, to idź kurwa, <laughs> zobacz. A ja w tym czasie <laughs> obstawiam. Bo no to jest. To jest skład, no mają kurwa osoby, no jakiś tam Metabi, faktycznie Hanori, nie. Ale jeśli, jeśli, jeśli coś ma być z teamem Dziadów, to to. To to no państwo. jest kolejny Team Dziadów, nie? A, ale Hanori i Fajosik chyba od pięciu lat czy sześciu już. Sobie też szósty rok już będą grać. na WC. Szczerze powiedziawszy, właśnie, jak tak patrzysz na skład Belgii, to już bardziej się wydaje, że oni mogą się dostać niż ta Austria, nie? No tak, ale wiesz, wciąż tego nie czuję. No bo coś tak mówi, że o nie no, kojarzę tych ludzi, kojarzę i później... Kualizm. Dobra. Więc... U, mnie, u mnie szybka weryfikacja przyszła. to yy, tą Austrię i w Belgię wierzę. Lukaku <gry> niestety chyba nie gra. Lukaku nie gra? Aha. To lipa w sumie. No, to tak bobie... to może by się dostali, ale uważam, że się nie dostaną. A, okay. szybka, szybka Belgia, cyk. Teraz drugi rok Białorusi na owoce. Szacu. Czasu, no i w sumie to jest chyba największa ciekawostka, bo, to nie, tak? nie, no, bo nie wiem co jeszcze o nich powiedzieć. No, zmienili dwie osoby. A, że największa ciekawostka, że występują drugi raz na OWC, <laughs> tak? po co nie mam powiedzieć o tej drużynie, no dwie osoby zmienili, których nie znam. No ja wywalnąłem szybko predykcję, możemy lecieć dalej myślę. O, myślę że ty też. To, jest, to, to jest ta drużyna, że nie ma za bardzo chyba nawet co, co myśleć, że się dostaną, nie? Jak, jak Arabia Saudyjska. Dobra, no to teraz konkrecik większy. Brazil. I wiesz, co powiem Bływa. ci, że, że tu też jest według mnie downgrade. No w porównaniu do tego, co było rok temu, Luiza przede wszystkim nie ma, to jest duża strata. Nie, nie ma Luiza, no. to też grał coś. Kirito przecież też no, był kurwa, no w kierował sensie rok temu i nie ma go. Do teraz jest Dafons. To, to spokojnie można powiedzieć, że downgrade. Był, kapitanem w ogóle jest Exod, którego widzę po raz pierwszy w życiu. No powiem tak, rok temu Brazylia miała co? 13-16. Z no. tym składem to mi się wydaje, że mogą mieć problem w tym roku. Z tym, z tym 13-16. Mogą zrobić floparz. Ja się też tak czuję. 17-24 na razie myślę, że to jest w miarę safe na Brazylię. A później się ja pomyśli, tak czy coś wygląda, wygląda źle to. wizualnie. I raczej mi się to nie zmieni. No też tak. Jakby według mnie to jest downgrade. I po prostu nie dadzą sobie rady. Ale nie wiem, zobaczymy, jakie będą Państwo wyżej. No wyżej masz na przykład Chile, może? No Chile, powiem Ci, po, powrót trochę tego składu, no bo masz Matiego z powrotem, masz Intercambinga i TFG. Mm -hmm, no to wyżej I, na pewno. I tak naprawdę no to... to jest, to jakby nie ma nikogo nowego względem poprzednich lat, tylko po prostu wróciło osoby, które już wiemy, że grają dobrze. Intergaucik, Polak. No, powiem ci, że z Intergoalticiem co oni mieli rok temu. Rok temu mieli 25-32 w ogóle. Ale to było bez jego. No. bez niego, on nie grał. No wiem, wiem, więc no. właśnie. I plus jeszcze Mati, no to spokojnie robią wyżej i spokojnie robią co najmniej Brazylię, a Ale... myślę, że spokojnie wyżej. że też że jak miałbyś ten potężny skład w 21, którym mieli zaś daleko. I w sumie 17,24. Wiesz co? Ten skład, kurwa, biorąc pod uwagę, jak bardzo eksperymentalny jest skład Australii, to zastanawiam się, czy nie można by było zaryzykować stwierdzenia, że Chile jest w stanie porobić Australię w solo 1 na 1. Bo to jest mocny skład. Tak się, tak się zastanawiam, bo jest, jest możliwe to. To jest mocny skład. I na razie jeszcze nie wiem. Na razie dam top 16, bo z doświadczenia wiem, że Chile, nieważne jak dobrze wygląda na papierze, to później jest jakiś real, realization moment podczas owoce. No zależy, zależy w którym miejscu się w kwalach znajdą i co dostaną w no, nie? No, prawda, prawda. Czy ale będą w drugim meczu na przykład. Najwyżej zamienię z kimś, ale na razie 16. Taki vibe mi daje ten skład. Kurwa mnie, mnie kusi, żeby 12 dać, naprawdę, naprawdę no mnie ja kusi. Wręczę, pilczku, ja, w Tak, wyręczysz mnie? Tak. Nie będziesz dobra, mnie, kurwa, to wyręczał, ja se sam w pierdole. co to ma znaczyć, kurwa. Aha, dobra. No to zajebałeś mi w tym momencie, dzięki. Nie, no ja powiedziałem, kurwa, pomysł na to, że z Australią mogą dobra, walczyć. To ty mi zajebałeś. Okej, okay, jestem złodziejem. <laughs> Spokój. Czemu fraga Australii jest taka długa? No w sumie może być zaraz, kurwa, o. <laughs> Szeroka Australia. I lepsza. Dobra, China. <laughs> China zmieniło się. No, trochę się zmieniło. Nie jakoś super dużo. No musiało, dalej są trzy lolole, dalej jest krystal. No, musiało się zmienić. <grym> no, jakby nie to akurat. To się, musiał się ten zmienić. Tak, no to musiało. prawda. Musiał się co najmniej jeden grad zmienić. To, to jest fakt. Co najmniej jeden. Znaczy, no, stabilnie wyglądają Chiny, nie? Wyglądają no. podobnie, gdzie w ogóle. Aha, bo dobra, bo Rezult no. 2022 jest wpisane DQ, ale oni tam się dostawali gdzieś tam wyżej. Co prawda, dostawali się wyżej, bo FIA ich właśnie często kierował na tych haksach, nie? No. Ale to i tak jest ta ich top czwórka to jest już po prostu taki big name gaming. No jest big name gaming. Tylko. Pytanie, ile oni w czwórkę wyrobią i na ile ta. O, w ogóle mam ciekawostkę o jednym graczu. No. Bo jak losowo, okay. się przyglądałem, graczy, to gracz Z98 zauważyłem, że ma live play. Że on gra z tabletem na kolanach. On siedzi na biurku, nie trzeba tabletu na biurku, A, żeby czyli ritka na... czyli cosplay. On po prostu układa seręcznik na kolanach i gra tak na tablecie. Ripka let's go. No, jeśli chodzi o predykcję, nie wiem, nie czuję tego Teamu troszkę. W sensie on jest dobry, nie? Na papierze. Yes. No. Ale wydaje mi się, że będą flopować zespołowo. Że jak krystal nie wykaruje, to później będzie, że zabraknie za każdym razem jakiegoś lolola, żeby wykarować. Hmm. Będzie za mało osób, żeby zrobić taki, wiesz, solidny performance wszyscy razem wzięci, nie? Niby tak, ale i tak uważam, że ta czwórka sama może zrobić to w 12. Są tak overall dobrzy. Ich, ich daje na razie 13-16, aczkolwiek... Aczkolwiek... No mieszczą się troszkę w 9-12 range, no. Ja Ej, jeszcze, jeszcze będę myślał. 12-16. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chorwacja. Mm, o, oni o, mają o, jakąś historię w ogóle. O kurde, oni cztery no, lata oj. historii mają. A, to już czwarty rok. I ja pierdoliem. I, I czwarty rok będzie kończony w quali chyba, co? Fartlord. <laughs> Myślę, że może zrobić różnicę po przerwie. Filip. Filip, <laughs> no Filip gram. Filip. No jest taki, no. no U nas no, też jest, Rafał. Rafał. No, Filip, Rafał. No, to nie, no nie, to, no, to różnica, nie ma. To... Róż, różnica imienia, nie ma podjazdu, nie? Ty nie ma co, ale szeroka jest ta. O Jezu, szeroka jest ta Chorwacja. Eee, Czechy. Czechy akurat już mogą się chyba dostać, zależy co oni tam mają, a w sumie no, no, no Czech... trochę się zmieniło, ale. No, Czechy, Czechy dostawały się już trzy razy do łute. Sigmund Fraud. No nieźle. <laughs> Czechy dostawały się już trzy razy do fazy ale jeszcze meczu nie wygrali. No jeszcze nim się nie udało, ale. No nie, na no meczu nie wygrają, ale dostać się. Dostać się to myślę, że tym składem tak mogą. Tak. No spokojnie. Gdzie spokojnie mam na myśli jakieś 30 miejsce, ale... no ale tak. Jak już tyle razy to robili, to chyba, chyba są w stanie. Ja ich wrzucę. Na razie, no to to 32, ale nie zdziwię się, jak nie wejdą. Może tak. Jest możliwe. Ja ich nie wpuszczam akurat. Okej. Okay. Dobra. Takie postanowienie, bo uważam, że jest... Akurat w tym roku jest więcej teamów, które mają większe szanse niż yy, mhm. Okej. Okay. Dobra. Dania. No takie małe zmiany w sumie. Małe. Mają no, cały czas konkretnych ludzi. Różnie nie no ale... Catburger, Marco Pollo. Ale odszedł, odszedł Van Dup i Toilet Player. W sumie... Ale co by się... Skibili nie... Toilet Player. <gibli, tak. <gibli toilet Player. Tak, on grał całkiem okej. Okay. I w sumie... Sobudyłani Malach, tak, nie wiem, czy coś grali. Imo, imo bezpieczne qualify. I tyle, chyba. No właśnie. Z tej historii. To, to jest taki skład, co widzę, że się może dostać. Zobaczymy, bo jest, jest dużo państw, jest dużo ten państw. Skład, powiem tak, ten skład z tymi osobami, które oni tam mają, no. powinien się dostać. No. Ale jak zrobią 33, no to flop masz, nie? No. Aczkolwiek myślę, że jest dużo innych kandydatów, które dałbym na 33, na największą porażkę. No, Estonia teraz. No właśnie. I o ile rok temu czułem Estonię i się nie dostała, to w tym roku jeszcze mniej czuję Estonię. No nie ma, ciężko, ale... ciężko, żeby się dostali, chyba. No bo w zasadzie no, to Tak, tam. średnio. To ja daję szybkie denku, bo nie wydaje mi się, żeby coś tu było. No. Tak samo. I, i, i. Dobra, dajcie kurwa konkrety, to będzie chyba w sumie konkret. Filipiny. To są Filipiny. Filipiny, mm -hmm. eksperymentalny skład, możesz przeczytać demo. Cesarz Venti, Zon Luis, Xylos, Hieok wrócił, tak samo. bo Cesarz Venti to też mil milteizm. Eee, wciąż jest na ten Ram, no i dwóch graczy, których w sumie nie za bardzo znam. Imposter tak, bo i MG. dla tych, którzy nie wiedzą, to Team Filipin zmienił sobie Niki, więc będzie... Zajebiście dla kasterów się kastowało, tak, że tak jak, powiem. Jak, jak tak? Mają osiem 8 tych ników. Ponieważ tutaj na szycie są normalnie niki wpisane, ponieważ tak. to uzupełniałem jak były normalne niki. Ale teraz każdy gracz ma Hieok -ok i, i numerek, więc powodzenia. Tak. Trzeba się teraz tak jak, tak jak w Chinach było trzech Lololi, to teraz tak masz 8 chioków kurwa w Filipinach. Yeah, okej. Okay. Od razu zarządzam, że nie komentujemy żadnego meczu kurwa po polsku Filipin. Zostało zarządzone, chyba że grają na Polskę. Ej, ale jakby był mecz tego? Chin na Filipiny? Jakby co było? Mecz Chin na Filipiny. <głos> <głos> o Boże no, mi w sumie. że coś powiemy o Lololu albo o Hyoku. Byłaby duża. Byłaby duża, no? Byłaby bardzo, ba duża. bardzo duża. Myślę, że prawie stuprocentowa. Tak no. 87,5. Mhm. E... No ten skład, no By. mają mocne gracze Według nie? nie, jest nie? Tylko... Według nie jest mocny. Tylko... Według mnie jest mocny. Tylko... nie. kilku wracających graczy ty, też. Tylko tych, tych... właśnie Milktism i Heok to są mocne powroty. Ten OG Heok, OG Heok, tak. OG, Heok, tak, 2044. OG Heok. Y... I... Tylko właśnie nie wiem co z tymi dwoma filami. Imposer i Miji. Tak... Nie, nie słyszałem w sumie, żeby coś wygrywali. Może wygrywali, nie wiem. Z drugiej strony, czy rok wcześniej jakieś tam Key 15, czy tam Nowa Waves kojarzysz? Nie kojarzysz, czyli w sumie nie ma dużej zmiany tak naprawdę, jeśli chodzi no. o Filipiny. I wcześniej zajęli 13,16. A myślę, że. A myślę, że zmiana. Zrobić. A myślę, że zmiana Kageno i RAMu na MilkTism i Heok jest na plus. Tak mi się wydaje przynajmniej. Taki vibe mi to daje. Wrzucam 13-16 na razie. Tak wygląda na powtórzenie po prostu rezultatu. No, bo później na mocniejsze drużyny nie wydaje mi się, żeby Filipiny mogły kurwa pograć, szczerze powiedziawszy. No zobaczymy, zobaczmy jak będą grać. Te jak akurat wpierdolę obok Australii. O kurwa, 7-8? Mhm. Ja nie dziwię się jakoś Yo. bardzo, ale no to, jest to, 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 to jest to mega, mocny. ale wiesz co, Filipiny to mega zależy od drabinki też, bo oni mogą być na niektórych teamy naprawdę mocne. Finlandia. No i tu są fajnie, że przed Kalanną, ale kojarzę, że taki Jamin, Izak, Kedzak i Tikanen całkiem fajnie grali, mimo wszystko. Trochę i... się tu pozmieniało, no i, i, całkiem i... dużo się pozmieniało. No, Sztef zwraca i trzech nowych graczy, no i ten Alrd i Nef nie, nie za bardzo kojarzy. No mają kilka takich Kerry z poprzednich lat, nie? Mm -hmm. Jakiegoś tam Frizda przykładowo, co, to... co, oni mieli, oni, co oni mieli rok temu? 17-24. 3... No oni trzy Ale... lata pod rząd robili 17-24 i hmm. szczerze mi się wydaje, że to może być no jeden mecz, jeden mecz w sumie jakim się przyfarci i nie trafią jakiegoś gównianego miejsca w drabince, no, no mogą urwać no, na jakieś ale... takie teamy takie totalne abominacje, które się dostaną na 32 miejscu, nie? no niby tak, ale szczerze póki to jest loteria daje ich na 32, że tym razem im się nie uda to jest dosłownie loteria, bo to jest kwestia tego po prostu czy trafią na słaby team, żeby wygrać jeden mecz, czy, czy nie trafią słabego teamu bo w zasadzie chyba nic więcej nie można obstawić na tą Finlandię, tak naprawdę. No, tak nie widzę. Nie widzę tego aż tak. Dam, że się nie uda. Okej. Okay. A ja ich daję: 17, 24. No i co? Francja. Nasi, nasi ulubieni. <grym> Masti <musty> to już. <grym> sejn okay, jest. No, musty, musty bije rekordy już chyba. Masty, jeśli chodzi o frekwencję. Masti jest całkiem sejn, jeśli chodzi o granie tego c. Dobra, to już automatycznie daje do niezakwalifikowania się, bo jak. Wszyscy pamiętamy, na bingo dałem, że Francja się nie zakwalifikuje i tak to zostawiam. Ja pierdolę, Musty tylko na pierwszym OWC w historii, kurwa, nie grał. No. Tak to od, od drugiego OWC do teraz, cały czas jest. No stop. I, I co, poprzednio ale, był, ale... Poprzednio był progres w ogóle w Francji, 9-12. A, widzi, ale a no... widzisz, widzisz, kto wraca do Tibu? Flaven wraca. No na No właśnie. Mhm. No Flaven... Flaven. <laughs> rodem, nie wiem, czy to dobrze, że Flaven wraca. Redemptionark? Wiesz, kiedy Flawen ustanowił nowe te zasady na odbanowywanie ludzi. Nie wiem czy wiesz, ale na wiki osu jest Flawen jest podany jako naczelny przykład jak powinna się zachować osoba, która się przyznaje do tak? Restricta. Ciekawe. tak? Jak się, jak się zachował? Może no, on się wykazał wyjątkową takim wyjątkowy remorse wykazał się w swoich o. mailach w swoich mailach, że wyjątkowo wylizał rowa, no rozumiemy, tak, no, dobra, tak, na tak. Było, okay. było robione. Stracili trochę fajnych osób, mi się wydaje mimo wszystko. Z e... drugiej strony Charlie Lee i Fiae to są dobrzy gracze też. Są. Są, 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 są. No więc... ale... Zastanawiam się, czy to jest na tyle dobra zmiana, żeby, żeby zrobić progres. W sensie, może inaczej. Progresu nie zrobią. Nie czuję tego zupełnie, żeby mieli 7-8. Okay, okay. A pytanie, czy nie zrobią downgradeu, że 13-16, bo to taka firmoweczka francuska. Ja, jest, ja, uważam, więc... że, ja uważam, że to jest progres mentalny. Bo nie gra Fields Delaware i Vroom. I nie ma depuna, żeby się kłócić z nimi, no to prawda. No. 13-16 już zaczynało mnie wyglądać z takt, ale wrzucę tutaj tę Francję. No i wiesz, się będzie przesuwać, no co no, bo to się przesuwa. Tak. Później będzie, wiadomo, będzie pięć drużyn i któraś będzie wyglądała chujowo na to miejsce. No. Może ich wyrzucę wyżej, może ich za wyżej, nie wiem, ale nigdy, nigdy nie lubię wierzyć we Francję, no nie wiem, po prostu. Tak, no wierzenie, wierzenie we Francję, to jest... Takie, no bo ten skład wygląda super, autentycznie, jakby, jak patrzysz sobie na to, co oni potrafią grać, to jest super, ale później przypominasz sobie, jak grają na WC to jest, tak... jest, to jest ta drużyna, która jakby osu OWC wróciło na STS, to, to nie stawiałbyś na Francję, bo po prostu byłyby największe flopy kuponów, nie? Nie dałoby się. Dobra, Hiszpania. Hiszpania, która w zasadzie nie zmieniło się jakoś wiele. No nie. Dwie osoby chyba się zmieniły tylko. No, gdzie jedna wraca i druga to jest debiutant. Także tak naprawdę można powiedzieć, że mają stały skład. Tak, tak, mają stały skład i nie, nie sądzę, żeby te zmiany były... Bayreco chyba coś grał całkiem nieźle, a reszta? Nie wiem, no to takie jest. To jest tak, dla mnie, dla mnie jest taki ryzyk wizyty, takie między 30 a 35 miejscem. Takie Co coś. nie? No to to jest, jest to jest idealny przykład typu loteria. Dostaną się czy nie? Ja dam, że nie dadzą rady. No wiem, Ale ja... Bobiak, Bobiak chyba musi zaznaczyć, że się dostałem, bo Bobiak na podcaście powiedział, że Hiszpania Hiszpania no, robi życiówkę. Oczywiście, że. A to musi też 17 no tak, to musi dać no tak, 24 tak, że wygramy tak właśnie tak zrobię w tym dobra. dobra Okej, okay, no i to, i to pierwszą byłaby pierwszą poddymkę. To byłaby życiówka, to byłaby życiówka, bo... ...predykcyjną, na... bo ja daję Bo Hiszpania nawet w pierwszym OWC nie wyszła z grup. Jestem ciekaw, czy nawet ich nie wyjebać na 13-16. <śledzianie> 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 Chłopie! Yo, ej, no to byłaby życiówka. Ale to musieliby taką dream tabelę stare trafić. Nie wiem, co oni musieliby mieć, kurwa, w tabeli. Dosłownie. Ale jest to możliwe. Musiałby być, yes. musiałby być jakiś totalny richt map pull. Musieliby w pierwszym meczu dostać w pierdolę do jakiejś mocniej drużyny, w drugim meczu dostać kurwa Holandię, która jakimś cudem się dostaje do OWC. I później następny następnym kurwa trafić na drużynę, która dosłownie dostała walkover wcześniej. Dobra, nie? faktycznie jak tak o tym mówisz, to jednak nie daje 13-16, ale dostaje. 17-24 okay. no, to jest absolutny sufit, nie? Nie ma szans. Okej, okay, okej. Okay, okay. Dobra, Holandia. Tak już mówiliśmy o Holandii, tak, to można powiedzieć. o Holandii. Ja powiem tak, ja z kurwysyną nigdy nie wybaczę, że Polakom nie dali jeść jak ST, kurwa dał OWC i daje ich DNK. Nie wierzę w nich. Za sam skurwysyn. Holandia jest mistrzami w robieniu składu, który na papierze wygląda jak miejsce 28 w kwalifikacjach, a później zajmują kurwa 33. No i chuj, Ty, Ale w końcu dali odpocząć Jackie Lamowi. Tak, Jackie no, Lam w końcu na emeryturę poszedł. No, on już, ja pamiętam on już w 22 roku narzekał, że go znowu, Nie wierzę ja w nich jak w Też nie. Ja nie wiem, ta Holandia to taki flop jest. Moje imo jest takie, że akurat w tym roku im się uda dostać. A, no okej. Okay. Ja okej, okay. no i no, dobra. Tylko się dostaje, a Francja nie. No okay. O, to, no, to, 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 też, no. to też teraz moje firmowe, Hongkong wjeżdża. To co, trzeba znowu zrobić, kurwa, wiarę w Hongkong, co, czyż nie? Znowu trzeba wpierdolić im jakieś top 3 moje firmowe. No, tylko popatrz co na ten skład, co się z nim stało. No. no nie ma denierianie, Sara. To jest jedno. Dragbit drag też już nie ma już. Nie ma RLSC. RLSC no, jeszcze powiedzmy, no nie? Ta, Naj nie? Najbardziej Necar i to są no. woli. No dużo zmian. Myślę, dużo jest zmian. Zmian. Tommy Max Bireo i Zumeri. Zumeri to chyba Myślę, jeśli, jeśli się nie mylę to w ogóle zaczął w 2021 roku grać, to też jest w ogóle hit. Myślę, że dla mnie 9.12 to taki safe bet na Hongkong. No bo to wciąż jest dobre składno, jakby MC, MC4 Hibicim, tak, wciąż mają, wciąż mają dobrych graczy, którzy, nie wiem, na taką Francję spokojnie są w stanie porobić, nie? F2X też super gra, naprawdę, więc oni mają, oni mają mocny skład, szczerze, no na razie... Podoba mi się, że na razie mamy takie państwa, że kurwa zarówno u mnie jak i u Demo nie ma ani jednego państwa w top 8, nie? No kogoś będzie trzeba wrócić. Kiedyś. Nikt nie będzie to 8. Kanceluję OWC. Aha, Każde państwo, które będzie Koniec, mieć... koniec no imprezy, czy... można się rozejść. Każde państwo, które dostanie siódme, ósme miejsce, będzie denku. Okay. Dobra, jak już obstawiliśmy Hongkong, czy możemy po prostu skipnąć następne państwo? Ej, ale zrobili skład. No, zrobili, nie no, szacun, <laughs> szacun. Zrobili debiut, mają szacun, debiut, kurwa. Tak. I myślę, że ale... to jest największa ciekawostka. Pragna Nandy z tego nie będzie, tak powiem, dobra. denku. Indie. Mówimy o Indiach. Yy, Polska. Tylko do góry nogami. I Dobra, do... zobaczmy no. co oni mają. W sumie... Bo to jest drużyna, która powinna coś mieć, ale. No nie ma Delona i Fumy. Chodzi Lifeline i Skydiver. Imo? Lepiej. Też mi się tak wygląda. Mm. Imo lepiej. Wygląda, no, wygląda. To no jest. Na papierze wygląda nie? To jest. jest to fajny to team. To jest. Fajny ja team. Rok temu team. mieli 9-12, więc. Jakby to się nie szykuje jakiś potencjał na 7-8, tak może to jest szansa. Bo fajnie, fajnie grali, fajnie grali rok temu przynajmniej. I mu teraz ja daję 7-8. Też właśnie bym dał, nie wiem, tak feelingowo? Wierzę. No. Dobra, to ja zrobię tak, że te Filipiny, dam Indonezję i Filipiny dam jeszcze wyżej. Te <laughs> Filipiny zagrałem lepiej niż Indonezja. Aha. Dobra. No dobra, nice. Powiem tak, jak głowek będzie bardziej close z tymi wynikami niż my, no to nie wiem. No to to, tak. to ja powiem nawet radia, więcej, panowie. edytuję sobie, edytuję sobie, to będzie to już pod, też pod poddymkę, ale edytuję sobie e, pikem Hello Watcher'a i daję Indonezję top 8 w kwalach. Bo brakuje mi cały czas jedno, jedno państwo, cały czas tutaj tak można powiedzieć, że krążę i sobie wrzucę ją teraz na razie. Izrael. Izrael? Pytanie czy zagrają, I jak teraz to, taka to jest, sytuacja. No, to jedno, ale jak zagrają? Jak zagrają, to Imo robią życiówkę. Hmm, czy życiówkę? No, no tak. mają trochę zmian. No życiówkę, bo nie wygrali nigdy meczu na WC. Uważam A, w ten uwa sposób. Tak, bez uważam, uważam, że wygrają mecz. Uważam, że w tym roku Izrael wygrywa mecz. No to jest podobna sytuacja jak z Hiszpanią, że musieliby trafić po prostu jakiś cudotwórczy mecz, po prostu, żeby, żeby to zrobić. Nie? Ale Mają mnie, trochę u... może większą szansę. Ale, ale... według mnie ten, te trzy osoby to jest upgrade. A mówię to nieironicznie, że. Clash of Clans jest dobrym speedplayerem Kurwa, najśmieszniejsze jest a to, a ditch, że... A, ditch, a ditch też fajnie gra turnieje Ditch też fajnie gra turnieje Mają Potato, który zamiata Painted Koala też zamiata Chip też fajnie gra IMO to jest rok na, wygraną, na wygrany mecz Może co najwyżej na wygraną mapę na USA w pierwszym meczu Dobra, dam 32 Ja właśnie daję ich do 17:24. I Bobiak daje chyba 25-32 okay. i next mamy Japonię Japan co oni mają w tym roku i bo gorzej aczkolwiek no, wiesz, gorzej overall ale warwalian wrócił więc no wrócił rol pan i warwalian chłopie mm -hmm. chłopie no przecież kurwa ale... dwa lata temu im poszło lepiej niż rok temu i wracają ludzie który, którzy mm. których mieli jakim szło lepiej z drugiej strony Aigera nie ma a no to jest ma. a on jest to jest consistency god nie ma la plusa nie ma a blue nie ma Vento. Aczkolwiek Vento chyba aż nie grał u nich wtedy. Krótko, ale nie wiem. Ten rok temu i tak flopa stalnego zrobili. Coś to 17.24 to nie powiedziałbym, że taki ten skot jest na 17.24, tam poprzedni. Wygląda na. wygląda na 13.16. Na razie tak na szybko. I zapełniło mi się 13.16, więc za chwilę będzie tutaj robione tasowanie. Tak samo zrobię z Japonią chyba. Ja praktycznie nic nie miałem kurwa w 17.24, tylko Brazylia tu mi leży. No to będzie zrzucane. No. Może następny państwu tam wrzucisz, hmm? fajna, fla fajna flaga, podoba mi się. Mam fun fact o Kambodży. Okay. Bo no sp dawaj. spojrzałem na ich skład, co nie? R rok temu nie zagrali, bo nie mieli ludzi. I w tym roku mają 6 osób, co nie? Wiesz jaki jest fun fact? W Kambodży jest tylko 6 osób, które może grać OWC. Aha. Oni po prostu wzięli wszystkich po ranku i, tak, i tak, mają skład. Tak, tak. W, w, okay. w Kambodży jest 6 osób w top tysięcy. No fajnie, no mogą sobie zagrać mapulnie, zareprezentować, poczuć się patriotycznie. To jest jedyne, jedyne państwo, które nie wymaga tryoutów. Dobra, w końcu mamy drużynę, którą możemy powiedzieć, że wejdzie do top 8 i sflopuje w chuj. <grym> mhm. Kanada. Hej. Kanada. Kurwa, ja już nigdy w nich nie uwierzę po tym, co pierdolili rok temu, mhm. naprawdę. No i co? No i to jest trochę gorzej. 5-6, 5-6 daje i chyba nic więcej tu się nie zadzieje. Nie Kanada to jest trochę gorszy skład, ale to jest wciąż bardzo dobry skład. Ewentualnie może być tak, że jak będą mieli w chuj pecha w drabince, to może nawet 7-8 będzie, ale na razie dam 5-6. Też daję. Mi się zdziwi, więc ja chyba nie wiem o kimś, kto gra dobrze. Znaczy wymienili na pewno Sary, która chyba flopowała. No za, ale Rupert się on nie gra jakoś dobrze bardzo dobrze? Czy, czy źle pamiętam? Nie, wiem, to są, to ale są mi, zmiany, ale które mi, nie, nie wydaje mi się, że sprawią, że nie będą wyżej, po prostu. Bo oni, oni na papierze zawsze wyglądają dobrze i zawsze flopują. Więc kurwa, nie, nie mogę w nich uwierzyć, po prostu, zwyczajnie w świecie. To niech, jest niech. My i A to chuj, to mi ich nie przekona, akurat. Ja daję ich na to czwórkę. Tak, Zdarzę sobie ich postawię. Tak. No to dobra. Jest to faktycznie dopierdolony skład, jakby. Okej. Okay. Nad tym się zasta zastanowić. No mówię, właśnie, widzisz, problem z Kanadą jest taki, że oni zawsze mają dopierdolony skład i zawsze robią flop. Ja, nie? To, ja to cztery mam ustawione już w głowie, więc ja. Okay. Ja sobie już szybko wrzuciłem dwie kolejne flagi, żeby nie przedłużać naszym widzom. A. Kazachstan i Kolumbia. Chy chyba, że, chyba, że macie jakąś opinię o tych drużynach. Bo w sumie coś mówił Bobiak o Kazachstanie. Okej, okay, Kazachstan tak. się kwalifikuje. W tym roku im się udaje. Udaje ja im się. Ja robią. Dzieje. To się dzieje. Tak. Ale ja jak się dostaną, to <laughs> słuchajcie, kurwa Bobiak był 300 IQ przed nami wszystkimi, nie? Naprawdę. Dokładnie. <laughs> kurwa. Kazachstan pięć zmian. To no dobra, no eksperyment. Gramy. Bo Kalideona nie ma Trzeba, trzeba eksperymentować W eksperymentalnym teamie No, także Kolumbia też podjęła decyzję szybko, żeby no Kolumbia, przejść już do ale, konkretnej drużyny Carlos Flo, to będzie Kolumbii. duże rozmowy Ja na razie pod poddymię ten Kazachstan na to, że się dostaną Na razie poddymię, bo ja widzę, że jest dużo słabych państw i w sumie Tam jest parę dobrych Name'ów na Najwyżej ich zrzucę później i tyle będzie Powiem tak Korea, Korea jest konkretna, bo już sobie patrzę na Koreę No ale nie ma NobKGK, nope ja nie Kurwa. Przyszedł Flying Tuna, zabrał Slota i chuj, nie. No. no, Ale no nie, Korea wygląda potężnie i to nie da się odmówić, to jest drużyna, uh -huh. która może powalczyć o wygranie OWC, to jest jakby pewne. Tak? Na razie bałbym uh -huh. się powiedzieć, że oni to wygrają, ale okay. mają na pewno takie możliwości, nie? Niech dojdę do pełnego top 4, to wyjaśnię moje scenariusze, jakie mam w głowie. Dobra. Mhm. Bo ja Koreę daję na top 1. To jest naprawdę, naprawdę ciężko jest mi to obstawić, bo wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak się ułożą kolejności drużyn na samym mhm. końcu turnieju. I czy, czy Korea dotrze bezpiecznie do finału drabinki wygranych, czy, czy na przykład w półfinale spadną. Bo jakby w półfinale spadli, mhm. to taki scenariusz Korei top 2 no jest osiągalny, ale już, już troszkę się chwieje, nie? Ja, ja mówię. A jeżeli, przejdą, a jeżeli mm -hmm. przejdą w górnej drabinie, to myślę, że, że top dwa spokojnie, nie? Ja mam w głowie scenariusz od półfinałów do grand finału, więc go opowiem później. Dobra, Uży Użyłem Wytłumaczysz, wytłumaczysz tak. jak ci się ułoży, to top 4, tak, bo ty mi tak. to mówiłeś, ale, ale tak, to tak, zostawiam tak, dla ciebie tak. historię. Tak. Ha, kurwa, no to jest trudna decyzja. Na, napisałem scenariusz. I... Bo ja tu się waham między dwa i trzy, bo, bo czuję, że Korea podium spokojnie robi. Tylko kwestia mm -hmm. po prostu, który, 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 który stopień, nie? Mhm. Mm Rzucę ich na dwa. No, widzę ten finał Korei, zobaczymy. No to wpatrz. Nikt, nikt z nas się nie zgadza w końcu. No, Każdy no. inaczej wrzucił. Tak. Powiem tak, Litwa to flop. No, nie spodziewałem się A... w sumie nic więcej. Chowaj z nimi. Szybka flaga. <laughs> Od razu alfabetycznie Litwa-Łotwa. No w sumie. Kiedyś w Łotyszy wierzyłem, teraz już. A, nie. nie, Łotwa to jest w ogóle, jak teraz Akolibeda w ogóle im UK przetransferowało, to. To już w ogóle, no. Też. No i Malezja. Malezja, czy oni mieli coś w ogóle sensownego? Bo to była drużyna, która kiedyś się dostawała do OWC. Malezja była konkretna. No, tylko że rok temu na przykład się nie dostali, tylko że teraz przeszli całkiem sporą zmianę, tylko że ta spora zmiana to jest kilka nowych osób w zasadzie. Czy tak, oni się rok temu nie dostali tym składem. Tak, oni się rok temu nie dostali, a jak już się dostawali dwa lata temu i trzy lata temu, to wygrywali nawet mecze jakiś. A no bo Wuhuła nie gra. No, jak oni się rok temu nie dostali, to jak oni się mają w tym roku zostać? Też, też nie zaznaczałem ich właśnie, że się dostaną i. Ale to jest taka drużyna, jakby, jakby było olśnienie tych graczy nowych, to oni mogą się wcisnąć. A. Wydaje mi jest się, to... że jest w stanie. Ale, to, ale to, styl, się to styl jest takie, państwo, że ono gra lepiej, niż mega dużo państw w tym Denku, Więc ja na razie ich wrzucę to 25-32. Ja I... już bym w tą Malezję bardziej wierzył niż kurwa w Holandię. No tak, to, to 100%, to 100% Meksyk, Boże Meksyk, Meksyk dałem w podcaście, że Meksyk się nie dostaje, więc muszę Iść za ciosem kurwa. Meksyk od 4 lat, 4 poprzednie lata Dostaje się do OWC i nie wygrywa nic Oni nie wygrali meczu chyba To jest, wiadomo kiedy. To jest ta moja tak zwana flop predykcja Bo musiałem sobie poddymić pod bingo więc, więc trzymam się bingo, mówię, że się nie dostają Mimo, kolejny rok z rzędu Dostają się i przejmują wszystko No no i tak samo. Tak, ja tak brzmi ten skład, no. To jest, to jest w sumie ten, ten taki skład. Tego dostają, typu. Się, dostają się do OWC, i później mecz w drabince przegrany grają na Malezję i Malezja wygrywa mecz. Na Izrael. Albo na Izrael, <laughs> Izrael wygrywa. No i wtedy Izrael wygrywa mecz, życiówka. Szacun, no, życiówka no. Izraela jest real. Mongolia, no, Mongolia. Jest, jest sześciu. Szybka flaga. Jest sześciu zawodników. W końcu Ale szacun, że zebrali skład, no tak. i Sigi zbudował skład w końcu. I teraz mamy konkret, czyli Niemcy. I Niemcy. Ja tam sobie patrzyłem, ten składior. Mhm. Mm no kurde. To jest fajny skład. To jest naprawdę fajny skład. Bo Imo, wszyscy ci nowi gracze są dobrzy. Oni fajnie grają. Tylko czy wystarczająco dobrzy? No Bo was, na, przykład, jest... na przykład taki Neox był, wiesz, mówili, mówili rok temu, że co on tu robi, ale, ale w sumie karował w ważnych momentach. No. no. Ja do tej pory pamiętam, że kurwa polska mogła wygrać Detkę, ale Neox się odpalił, nie? No i, i wiesz, i masz. No, Akarnia i Jary to jest naprawdę dobry addition do teamu. Zeitfrost na Tapping jest też mega dobry. Ze Sioksy nie jestem aż tak familiar TBH, ale no, cały ten skład wygląda mega dobrze. Dobra, czekaj. Oni mieli w poprzednim roku trzecie miejsce czy które? Oni eee... mieli? Trzecie. Trzecie, trzecie, no. tak, trzecie tak, mieli. Trzecie. Wiesz co, nie czuję, nie czuję, żeby zrobili poprawę. Tak jest moje odczucie. Nie czuję tego zupełnie. Okej, okay, to ja, ja, ja dołożę puzzle do mojej układanki. Niemcy czwarte miejsce. To jest, to jest yy, sytuacja typu może się trafić mecz Niemcy-Korea i Korea to myje. To co rzuciłeś, że czwórka, to jest nawet reasonable. No, że oni mogą mieć czwarte miejsce. No ja sobie Niemcy w wpierdolę na 5-6, ale jeszcze sobie pomyślę później, Uuu. czy ich nie podmienię z Kanadą. No właśnie dla mnie Niemcy są lepsze od Kanady. Norwegia. Norwegia. Też taki mały konkrecik. Tu można w sumie trochę pospokulować, bo z nimi może być ciekawe. Małe zmiany w sumie. Markus odszedł. Mało zmian, ale no oni zawsze mieli wiesz, team no te. dziadów, konkretnych dziadów, nie? Ta, no to są konkretne dziady. Konkretne dziady, żeby to wygrać jest, jeden mecz i tak, walczyć o drugi. To jest dla mnie taki typowy team TOP24. Nie, to jest tak, taki to w sumie to, sumie stoją w miejscu. To nie? jest najbardziej TOP24 team na świecie. Chyba, że im się przyfarci dobry meczap na TOP16. Bo w sumie, w sumie patrząc na to, jak, jak mówiliśmy o wielu drużynach, że, że tutaj regres, tam regres, może im się przyfarci w sumie. Ja pod dymę, ja dam, ja dam pod dymkę, że uda im się dwa mecze wygrać. Okej. Okay. Okej, okay, no to Dam ich 17,24. Strasznie pusto tutaj mam. Ale Czekaj, to nie, to nie są dwa mecze. A nie, bo to jest jeden mecz. kurwa. to o to mi chodzi, że to jest jeden mecz. Trzyna... Odkryłem się. 1316 szesnaście... to są dwa mecze wygramy. Musisz coś przerzucić. Ja tak samo daję, bo im o ten skład jest całkiem niezły. Mm, no to z drugiej strony, jak już patrzę na 13-16, to mi się kurwa rozmyśliło to. <laughs> Nowa Zelandia. No, short potato wciąż gra. Yy... Zamykam oczy i betuje. To jest taki team, że się w sumie dostanie. I to jest taki team, on sobie jest, nie? Raz grał na Polskę kiedyś. No. I nawet mapę urwali chyba. I tak, ja, ja na nich nawet wtedy grałem. O, proszę bardzo, nawet masz doświadczenie, no? Tak. Tak i pamiętam, bo Zoomer ευsnó na ładna CC, ja na 92. No, no to Zoomer fc'nie coś w kwalach i, i się dostaną. Panama? Z Panama. Panama, tak. Tam gra Counter Strike. Nice. Dobra, szybka Panama poleciała. Ta, no nie ma I... co o tym w ogóle mówić. Najważniejszy, najważniejszy moment dzisiejszego programu. Teraz stracimy paszporty, jak coś, nie? Tak, tak. Ja nie teraz jest Polska, ale pracę. na serio. Tak, teraz sprawdziła Polska. Aha, dobra, no ty nie tracisz, bo dajesz top 1. Tak, okay. Ja uważam, że Polacy w tym roku wygrywają owoce. Taka jest moja opinia. Mamy dopierdolony skład. Zagrożenie, jakie Mamy. widzę, to jest. Y no, Korea jest stany, nie? To są największe Korea zagrożenia. I, no, ale I, stany, i zagrożeniem mimo. jest flop performance na Niemcy, który jest klątwą, nie? Tak, dokładnie. Ale nie no, w sensie yy, na temat stanów to jeszcze się wypowiem, jak będą stany, bo też mam hot take. Ale no dobra. No, ta Korea faktycznie może nam zagrozić. I tak ta lątwa na Niemcy, nie. Ale nie no, kurwa, jest niezmienne. Ja mówiłem na podcaście, że jestem kurwa sercem za naszymi i że wierzę w to, że będą pierwsi w tym roku, ale to, jak wygląda unhinged top, top 3, że Polska, Korea i Stany Zjednoczone na trzecim, to aż mi wykręca kurwa, nie? Aż nie chce mi się wiedzieć, że takie coś kurwa mogę zbetować. Już jestem, wiesz, to już jest takie, taki kurwa, nawet nie wiem, czy to można nazwać syndromem sztokholmskim. Po prostu kurwa. Tyle razy już Stany wygrały, że jak betujesz Stany na trzecie, to to brzmi po prostu jak jakiś totalnie najgorszy pomysł, nie? No jak pikowanie się No to akurat no. Fakt. To są grube fakty. O mój kurwa Boże. Zróbcie to proszę, zbrałem bo to, inaczej... To. Ej, to nasze top 3 będzie inne. Proszę, proszę was kurwa, bo jak nie wygracie tego chłopaki, to znowu będę wyglądać na Twitterze jak pierdolony debil. I dalej mamy Portugalię. Cristiano Ronaldo. W to jest jakiś najbardziej unlucky team na świecie, przysięgam. No zobacz sobie ich Rezolsy. Tyle razy próbują, oni tyle razy próbują coś zrobić. Nie no, mają kurwa White Cara, chłopie. Nie no, to kompletnie zmienia postać rzeczy. Dobra, to i tak jest tylko pikem jakiś w Halo że nie zaznaczyłem ich, ale... wiem, ja myślę, że to będzie wciąż najbardziej unlucky squad na świecie, się znowu nie dostaną. White Car difference, kurwa. No i lecimy, to mi się lecimy. podoba. <laughs> Portugalia! Cristiano Ronaldo! White się Imo! I teraz są takie duży, duże zmiany skład, czyli Rosja. To no, na pewno ciekawie. Eh? Tu, tu się dużo zmieniło. Oj kurde, no faktycznie. Całkiem bardzo z, dużo. Z pięć zmian. Szczerze? Szczerze wygląda to słabo na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka tak, Apostol Wakman z... wyrzuceni, to jest takie... No dobra. Oki znowu też nie gra. I co oni wrzucili? Ale, suke, suke, ale, ale gamer, gamer, jakiś... gamer gra mega dobrze, Scroll gra mega scroll dobrze. No. A Markrum to jest, no dworaz, który stoi. Rok temu, że... temu 7-8. Teraz to wygląda jak Team 9-12 bardziej dla mnie. Wyrzucili, wyrzucili naprawdę dwóch konkretnych turniejowych graczy, którzy im robili srogie kery Znaczy wyrzucili, no może po prostu nie grają, ale. Ale no, wygląda mi to jak 9-12, a nie progres. Nie wiem, ja daję ja ja na 9-12. Bo to jest wciąż git skład. Możliwe, że zrobię jakieś no zmiany. No jest, sobie. w sensie Rosja zawsze była tą drużyną taką, która ma jakiś ja skład, się... no. Wygrywa sobie mecze i później dochodzi do mocnej drużyny i jest... Adios, ja, nie? ja już z tego co widzę, to zastanawiam się właśnie nad wrzuceniem wyżej Chile i Japonii. No, nie wiem. No nie wiem właśnie. Szczerze powiedziawszy Japonia nad Rosję... Na razie tego nie widzę. Jeszcze to przetrawię. RPA. Tam grał White African. Nice. I polskie Nemezis, chociaż już teraz nie bardzo, to już troszkę przejadły mem. Rumunia. Czyli Rumunia. Powiem tak, jakby takim składem teraz Polska wjebała na Rumunię w jakimś drugim meczu. To To naprawdę, nie. To jest mega fajny skład. Chyba najbardziej boli brak Nanoi. To tak najbardziej boli. Bo ten Sylvian Zakresta. Może być ok, ale. Podobny skład, no. Lucris no. dalej jest w składzie, dalej będzie frałował. No nie, no nie. Przepraszam, Przepraszam Luis. Przypomniałeś, mi, jak to było straszne. Chyba 7-8 ich tam takie da. Znaczy 7-8 brzmi bezpiecznie. Tak, bo tak. oni wcześniej zrobili wysoki rating, bo im nagle Chiny zrobiły trolla z 4, no. nie. Więc 7-8. Rumunia więc... byłaby niżej. 7-8 jest takie git. Ja teraz się zastanawiam, kogo ja, jak dam, 7, 8. kogo ja kurwa dam w 5-6. Singapur jest w sumie, czekaj. Co ma Singapur? Singapur? Tam się coś pozmieniało. Czekaj. Troszkę się pozmieniało. No jest, Można powiedzieć, filary są te same. Ta. Emilia wraca. Emilia wraca. Astro, ka, ka, Astronaut jest dobry. Astronaut jest dobry. To wiem na pewno. No powiem to... ci, że chyba się zacznie tasowanie w, w 9-12 u mnie. No tutaj Bo... już, no, już się zaczyna bo oni, oni mogą zrobić w sumie progres, jakim się dobrze ułoży drabina. Oni hmm? mogą zrobić 9-12. No, no, no. To jest fajny skład. 13-16 brzmi jak safe bet. Tak, że, że robią to minimum. Mmm, Ja mam zarówno, zarówno 9-12, jak i 13-16 mam zapełnione. I to jest moment, w którym się zaczyna odpierdalać dym, nie? Tak, trzeba ich ruszać. Kurczę, gdzie ich wrzucić? W 5-6 mam miejsca. Ja <laughs> mam bardzo dużo miejsca w 17-24. No właśnie, chyba kogoś trzeba zrzucić tam. Chyba tak. Tylko, kto, która drużyna, patrzę na Francję, <laughs> <laughs> która, drużyna, <laughs> która drużyna może wiewać po jednej wygranej, nie? To jest moment, w którym trzeba zacząć dymić. I moja poddyma będzie taka, że ja Rosję daję niżej na 13-16. Okej, okay, okej. Okay, okay. Bo nie czuję tych zmian, nie czuję zmian Rosji zupełnie. A teraz 13-16. No kurwa, no. Ja sobie dam na razie Filipiny na 17-24, żeby coś jakoś ułożyć w głowie. I dam ten Singapur na 13-16 i zobaczę jak to się później będzie ewoluowało Wykurwiam tę Francję <śmias Wagner> No to Słowacja, z... czy to, to Słowacja, To tak? jest kolejny Syzyf OWC Syzyf OWC, no, no wierzyłem w nich kiedyś Ale no, ja już nie wierzę w ten, Prze ten team. Przez, Przestaje mi się wiara już tutaj no. robić na, no. na ta, Słowację Tikew i Hranolka zagrać od 6 lat tkwali. No i siema. Szwajcarię też da jedenku. No i Szwedzi. Gdyby grał Rafis, to może byłoby lepiej. Nie no, co ty? Wars Polak EU. Bez kitu, no? Gdzie jest Polak w składzie? No Noridka będzie grał na łóżku. Andros wraca. Andros. No. Ciekawe. Nie ma Sajki, ale Sajka w sumie chyba na OWC nie miał jakichś nadzwyczajnych odpałów. Coach chyba też mi się nie kojarzy za bardzo. No trochę pozmieniali, ale. Kurde. No nie wiem, ale, i, ale i tak ten, ten, ten skład rok temu nie wyglądał jakoś turbo źle. Ale w sumie... I zajął 25-32, no, no właśnie dostali no. ledwo ale sumie, to. nie mieli Ritkata, nie ale mieli Ritkata właśnie, wtedy. No, to, to jest taki Tylko team, właśnie... ja, ja, sobie, ja sobie ich wrzucę na 17-24. Tak, trzeba. to idealnie mi pasuje teraz w tę lukę 17-24, bo to... mogą wygrać mecz, ale... No jestem ciekaw, czy Ritkatowi będzie się wygodnie grało, tak powiem. No i mi też to idealnie pasuje, także pójdę za wami. Kto wie, czy Tajlandia? Tajlandia coś grała. Tajlandia coś grała, to wiem na pewno. Nie będzie kolejna, no. Zobaczmy. Tajlandia, Tajlandia... o kurde, dużo zmian. Tak, dużo zmian też. Kurde, faktycznie nie ma dużo zmian. Co jest? To jest sześć osób. To jest dosłownie, jeden gostek wraca po pięcioletniej przerwie TP Force. No. Dwie I... osoby, które można nazwać stałe i reszta to jest eksperyment. Lesperi na pewno jest dobry. No kurde, powiem ci, że. Mam to w HalawoCherze zaznaczone, że się dostają. No chyba się dostają, ale. Kurde, ale ja pamiętam, że przez rok temu ten Puk Czep nie wiedzieliśmy, kto to jest. On coś grał. <grym> <Czaj> puk Czep. <grym> no. <grym> ale ja autentycznie pamiętam tej niknej, że bym w ogóle w szoku, że on nie wiem, kierował ten film. Kurwa, Puk Czep, nie? Nie, ale że Puk Czep nie gra, to mi się nie podoba. No dostają się, dostają się chyba. Ale właśnie nie wiem, czy mecz wygrają. Zobaczymy. To jest, jeżeli te eksperymenty im oddają, to mogą wygrać. I no to właśnie... może być To może być zaskakujące 17-24, ale to... jeżeli eksperymenty się okażą flopem, co jest bardziej prawdopodobnym scenariuszem, no to to chyba 32 i decyd, nie to ja w sumie żeby sobie to jakoś ułożyć. Wypierdolą ten Kazachstan. Rzucam tutaj Tajlandy na razie. Może ich skończył pod dymę. Holandię. Moja ulubiona firmówka teraz wjeżdża Tajwan. No Tajwanu nie czuję. Ja, tak. już, ja już na podcaście powiedziałem, że Tajwan robi kolejny flop, kurwa. Nie wiem. Przestałem, przestałem w nich wierzyć już. Jak ten, u tych wszystkich jak kurwa ten, latach, które ten, mówiłem, że tym razem im się uda, nie? Ten skład rok temu zrobił to 24 i IMU? Imu zrobią to drugi raz. No, mają, mają dziadów standardowo. Jest flaszka, jest ryżer, jest Shield. Mhm. No i co? Nie ma Winda, nie ma Shina Noriko. The wrócił. Spines Night chyba nigdy nie miał jakiegoś momentu, żeby odpalić się niesamowicie na obuce. No on po prostu grał. Ale no tak na razie 17-24. Próbuję, że ja daję Izrael i Tajwan na tym samym miejscu, to jest pojebane. Turcja! Dostają się. Muszą się dostać, zawsze się dostają. No tak. To prawda. Dobra, i teraz co mam wyjebać, bo mi się zapełniło 25-32. Czyli co nie to. Rajkohole wrócił, to jest ważne, bo rok temu go nie było. Hieroni wyjebał i w sumie te zmiany na dole są takie niebrawe, więc w sumie imo lepiej. imo lepiej, bo Rajkohole jest lepszy od Hieroniego. Więc... Ty, no kurwa, nie wiem co dać wyżej na 17-24. Żadne z tych państw nie pasuje dosłownie. To jest <grym> kwestia typu przyfarcą i dostaną dobry duet. No. To, jest, to jest ruletka. 1 do 9, kurwa, se losuje randomorki i mi się losuje, nie? No i ja wlosowałem Turcję. No dobra, no Portugalia może nie, ale. A, a tak, ty poddymiłeś Portugalię, no tak. <grym> no, poddymiłem <grym> Portugalię. No, Zarazem wyjedę. trzeba zostawić. <grym> ja ja w, sumie, w sumie też powinienem tą Portugalię. Nie no, dobra, za no, portu ale... Portugalia to kurwa. <grym> nie, no poczekaj jeszcze, jeszcze macie chyba miejsce. <grym> A nie, bo ten wielki, ale Bob jak ma. Ja już nie miałem. Bo, Bobiak jak jeszcze ma miejsce? Nie, no je, ja, weź to Portugalię. <laughs> Teraz tak. znowu nie będę miał miejsca, bo Ukrainę daje, że wchodzi. Ty dajesz, że tylko wchodzi? Na razie, a zaraz będę myślał Aha. dalej. Tych, no, najważniejsze, wstrzymaj najważniejsze, wstrzymaj. najważniejsze, że gra odkrycie poprzedniego roku, Rap czyli Rawdzi-Pio. jest odkryciem kurwa tej drużyny i Rap. to sprawia, że ta drużyna może walczyć. rawdzi jest super. Co? Oni, się, oni się u mnie zmieszczą yeah. w ten sam rezultat co rok temu. Yeah. grają mecz, tak strzelam. Ja lubię ten skład. Ja lubię ten. Podoba mi się, podoba mi się, jak wygląda ten skład. nie, 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 nie ma, jest gołtem. Nie ma jakiegoś downgrade'a I, I ma 17.4, 17, no i zapełnione. S. No, urugwaj. Co ma urugwaj? No tak. Muszę zobaczyć, bo oni się kiedyś dostawali. ja mają. No, wypierdalają to w, no, w sensie, plog zwrócił, plog zwrócił co nie, ale. No, plog zwrócił 6 osób. Okay. osób. A oni mają faktycznie, oni mają ledwo skład. No. No nie, ja mam wrażenie, że... Ale mają ludzi, no ja tak, mam... no i rok temu, się, rok temu się nie dostali. Ja mam wrażenie, że oni no zgarnęli, zgarnęli to tylko dlatego, że nie mieli sześciu osób. No i dobra, kurwa, otwieramy działa, kalibry wielkie. Stany Zjednoczone. No jest tylko jedno miejsce u mnie, w którym pasują w tej chwili Stany Zjednoczone. No u mnie, no, u mnie, uwagę, tak. u mnie stagaren, też, nie? u mnie też. Szybka predykcja, ale możemy tu trochę przeanalizować mimo wszystko te stany. No i tutaj chciałem powiedzieć, że mimo Stany dla Polski nie są y, wielkim zagrożeniem, bo gra no, to jest, to jest jakby gruby take, że właśnie zastanawiałem się, jakim cudem to się stało, że Firey Rage jest w składzie. I z tego, co wiem, Window Life nie jest jakiś wybit. No, Window Life jest typowym speedziorem wziętym, nie? do składu. Żeby właśnie na scenie. właśnie, nie mają żyć. dekatena, to jest bardzo ciekawe, kurwa, jak to się Nie staje. mają dekatena, nie mają fancy lada. Ale fancy lada nie gra w grę już. Wiesz. No Fancy lad nie gra w grę, ale no, grał w grę rok temu, no tak. więc, więc nie mają Fancy Lada, to jest fakt. Sałada też przecież robił naprawdę dobre carry rok temu, nie? No. No, i oczywiście nie ma Utamiego, którego można powiedzieć, że Waxaj zastąpił, A, więc tutaj zmianka no, 1 do 1. Jedyna OWC, na którym Fiery Raid przegrał. To są, to są stany, które na papierze wyglądają, że mogą nie wygrać. Ale ma, 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 Ile Maliszew... razy już było kurwa mówienie, że stany nie wygrają, bo coś Mali... się zmieniło u nich w składzie i teraz będzie chujowo, nie? Maliszewski jest lepszy niż Waxaj na przykład. No na przykład tak, no Maliszewski jest lepszy niż wszyscy, nie? No. To się zgadza. No widzę, widzę scenariusz, bo rok temu przynajmniej już była sytuacja, że w półfinale Korea ich zrobiła, nie? Więc no i, patrząc i, na ten i, skład, i... to wydaje się, że jest spokojnie możliwe, że zrobić znowu. Ty możesz sobie teraz ułożyć w głowie, co się dzieje, jak widzisz moje top 4. Także dobra, mam top 4, co nie? Pierwsza Korea, druga Polska, trzecia USA i czwarty Niemcy. No i tłumacz. Wygląda to tak. Pierwszy seed, pierwszy seed w kwali dostaje Korea, i czwarty seed dostaje dostają Niemcy. I się spotykają w półfinałach, Czekaj, kto dostaje pierwszy seed? Korea. Korea. A dobra, i czwarty Niemcy. Dobra. E, później USA dostaje drugi seed, Polska trzeci i się też spotykają w półfinałach. Pols okay. po Pols Polska wygrywa na USA, Korea wygrywa okay. na Korea wygrywa na Niemcy. W finałach Polska wygrywa na Koreę i jest z winner bracket'a. I w loser bracket'e nie, USA rozjebuje Niemcy i Korea spadając do Loser Bracketa pokonuje USA i robi bracket reset. Tak, to, to teraz mi przypomniałeś właśnie, że u Ciebie unhinged było to, że Korea spada do drabiny i później Polskę dwa razy w finale robi. Tak, I bo, to nie i, chciało mi się tak, za chuj wierzyć, właśnie. Tak, bo uważam, że jest stanie to, że Polska będzie miała pól pod siebie w finały i później granice finały będą turbo pod Koreę. No właśnie jestem ciekaw, jakby musiał wyglądać grand finałowy pól turbo pod Korea, a nie pod nas. Bo mi się wydaje, że Polacy się skalują im, im dalej w pól, tym, tym lepiej, nie? No właśnie. Boże nie wiem, dalej kurwa patrzę na te predykcje, jak widzę stanę top 3, to mnie kurwa jakoś nie wiem. No Korea pokona... No nie mogę, Korea, no nie mogę, Korea, to lepiej. W te, mia... Korea, ka, Korea w tym roku też pokona Stany, tylko że w loser Luzerbakecie. No raz. i to by, było, to by było naprawdę fajne. Zagra... To by było... Zagrają raz na siebie i tu będzie tyle. To by było historyczne, to na pewno. Stały nam tak naprawdę. No jeszcze jedna drużyna jest bardzo ciekawa przed nami za chwilkę. Tak. Na razie sobie rzucimy szybkie węgry. No Węgry to tak. W no i na... UK! UK! Malteser Nation. Pojebane jest dla mnie to, że UK jest bardziej international niż USA. Tak, w tym roku UK jest unhinged. Biorąc pod uwagę, co tam się pozmieniało poczekaj. No czekaj, no, no bo masz Angli Anglicy. Yy, tego, yy, Walia, yy, Łotwa Ty, ale w ogóle i Irlandia. Moment, moment w ogóle, bo teraz patrzę na jedną rzecz w tym dokumencie tak. i nie wiem czy się odkleiłem czy, czy czegoś nie pamiętam. Tak. A Colibet jest wpisane kilka razy już jako, jako grania no. wcl a on nie grał dla UK, nie? Zobacz sobie komentarz, jest, jest, jest notka nad tym. A na dobra, wnecz. jest notka, że nie grał dla UK. Ale nie wiem, jak się patrzę na ten skład, kompletnie nie, nie mam pojęcia co ta drużyna może zrobić, to, nie wiem, to jest takie nie... dla No, powiem ci tak, <laughs> Jeśli, jeśli Bubbleman faktycznie będzie grać tak jak grał Bubbleman, którego znaliśmy, to myślę, że improw. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że improw biorąc pod uwagę, że mieli 13-16 rok temu, nie? A rok temu mieli dużo takich graczy, którzy na papierze wyglądali dobrze, i później brakowało, żeby coś wykarować, nie? No. Jakiś, jakiś, jakiś Blue, jakiś Plazma, jakiś Majorek, oni się tam wiesz, jednorazowo odpalali i później no. nic z tego nie było, nie? No, S-Champ jest na pewno mega dobry. Tych nowszych ludzi. Mhm. No, wiadomo, akolik. Mi, mi się wydaje, że spokojnie można powiedzieć, że improv, nie? Nawet nie patrząc na tego Bubblemana. Wydaje oh. mi się, że po prostu jest improv i tyle, nie? Jest, jest nieźle, ale to jest taki skład. Nie wiem, to jest taki. Najbardziej weird feeling mam, że to jest taki. Jeśli ktoś ma strollować po Francji, to jest to UK. Tak. Mm, for no, no reason. tak, no. For no reason kompletnie. To jest, to jest bet, który może wpierdolić wszystkim predykcje, nie? Czytaj, ktoś da wysoko, będzie nisko, ktoś da nisko, będzie wysoko, nie? No myślę, gdzie ich, gdzie ich kurwa, teraz u mnie 5-6, u mnie 5-6 jest dalej wolny jeszcze no właśnie, jeden właśnie u mnie też. Oj panie, ale... powiem ci tak, no jest, <laughs> jest, jest kurwa ciężko. Ale w stanie UK na 5-6 tak mi nie pasuje, dosłownie, to jest, bo... to jest, nie, 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 nie Dosłownie to. możesz wrzucić UK 5-6, możesz wrzucić 7-8, 9-12 też możesz wrzucić, kurwa, nie ma problemu. 13 trzy znaczy, tak, te miejsca to jest tak, no... Dosłownie nie wiadomo, to jest jakiś no. najtrudniejszy predikt, kurwa, tego no, OWC. Przysięgam. UK jest prostu... najtrudniejsze do obstawienia. No nie wiem, nie wiem, co po tym teamie oczekiwasz. Maltizer też mówił, że będzie grał chyba OWC, tylko jak to będzie troll team. <grym> <grym> Więc <grym> i tu... Nie wiem, się, nie wiem, czy się, kurwa, słuchać Maltizera, nie? Nie, no kurwa, aż tak wysoko ich dać, to mnie aż wykręca. No już wolałbym, kurwa, jakąś, nie wiem, dosłownie zrobić godmod Indonezji, wiebać 5-6. Wiebać... Maltizer jak co pije każdy mecz. No i szacunek Wiebać godmod kurwa, co? No nie wiem, ta Australia też mi kurwa boli, no. no to jest, nie, nie podoba mi się coś, co się stało. Nie podoba mi się coś. Jest Najgorszy coś jest... moment pikemu, teraz jest... się odpierdala gówno. Co, nie wiem czemu mnie ta Indonezja kusi, żeby ich przerzucić wyżej, no bo nie widzę innego teamu, no, tak sobie myślę, kogo bym rzucił się na tego, no to 5-6. Ja pierdole, no nic nie pasuje dosłownie, nic nie pasuje na 7-8, gdzie Indonezja 5-6 też mi w ogóle już nie pasuje, nie? tak, no, tak nie, chujowo, nie, tak bo, chujowo nie, bo, jest wiesz wszędzie. Co? Bo mi te pięć państw tak że pasuje, ale no szóste nie. A chuj, niech... niech będzie, niech będzie, że ci nowi z Australii se dadzą radę. Tak 7-8. Nie no, jak ma najłatwiej, bo on wrzucił Filipina na 5-6 ELO. No właśnie. Moje no ELO. Dobra, wrzućmy jeszcze ostatnie państwa i za chwilę będzie ostatnie szaflowanie, bo tak, tu jest szybko, yeah. bo jest Wietnam. Tak, no Wietnam, tak. No i podjebał ktoś Wietnam. Ja pierdolę. No standardowo wiesz, kto <grym> podjebał, nie? Przepraszam was. Ja już się przeskipuję, bo tam dalej jest te... To są Emiraty? Czekaj, co to jest? Z, z Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak, na końcu są Emiraty. To, a Włochy coś robią? No i właśnie no, zaraz Włochy zobaczę. No to jest. No film, robię, który... robię, po... nie dostałem. Się myślę, że spokojnie. Okej. Okay. W sumie, niewiele. Włochy. W sumie to niewiele się stało. No takie zmiany no, to typu. To z... Spokojnie wiem. się dostają, nie? I myślę, że. Myślę, że powtarzają to co rok temu. 17-24 brzmi niebezpiecznie. Przy tych teamach, które mamy w 25-32, to myślę, że Włosi spokojnie wyjmują 11. W sumie ta. Tylko muszę teraz poprzerzucać coś, bo ja nie mam miejsca. I teraz tak. Brakuje mi jednego państwa w 724. I to wszystko, co mi brakuje, a później jest tylko tasowanie. Dobra. I teraz tylko ostatnie spojrzenie, i jeszcze tasowanie, i, i będzie teoretycznie. Im dłużej patrzę na ten pikem, tym bardziej mi się żygać chce na range od 5,6 do 9,12. To jest kurwa. No nie wiem, widzisz, no, co ja muszę ukazać. 13,16 de facto też. Tutaj jest jeszcze też sporo problemów i dalej mnie drażni to, że wybałem na poddymkę Francję na 24, ale no. Jak ich dać więc wyżej nie? Mam wrażenie, że tym pikemem robi jeszcze większy flop niż rok temu, kurwa. Naprawdę. w sumie, nie wiem, pijany multi jest lepszy niż większość państw w 9,12 i 14-16. Stemplować to czy nie? Myślę. Myślę, i mi się to nie podoba w ogóle. Te Absolutnie 9, mi się nie podoba. Te, 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 no 5-6, 13-16 to jest dla mnie Katowia. Jest jedno państwo, które musi być na przykład właśnie, wiesz, y, musi zrobić ten godlike performance i być 5-6, nie? No. Ale czy to będzie Indonezja? Właśnie, no Rumunia mogłaby być. Ja bym dał Indonezję albo Rumunię. Moi Wilcz otwierają klub dyskusyjny, a Bobiak po cichu szyje Best ever. Ja to, ja to tak rozkminiam, kurwa, tak mi głowa paruje. Ja nie wiem, no patrzę się, widzę Filipiny na 5-6 i Kazachstan na 25-32 i myślę... Ja bym, że... się, ja bym no. się przy tym, jak, jak mi się gotuje ten pikem, nie zdziwiłbym się, jakby Bobek był kurwa najbliżej prawdy, nie? No, no. So, no absolutnie no coś, może się stać. Coś w tym jest, ale najgorsze jest to, że to co dał Bobiak, to autentycznie może się stać. No, ty, Bobiak, w ogóle nie masz dwóch państw których? No 17, 24, 25, 32. Jak nie mam. No brakuje ci jednego. Aż po 7 państw tam. No po 7, no to. Policz, <noise> taki pewny Ugotował, ugotował najlepszy no pewny. Jak? No co jak? No co, siedem, no kurwa na, na palcach policz sobie. 24, 23, 22, 23, 20, <noise> 19. 18 siedem... 7... Kurwa, <laughs> Pierdole! Nie, a już myślałem, że było! No Jezus! Dobra, ja mam przepalony mózg, ok? Kurwa, co ja mam teraz zrobić? Dać dwa państwa z denku? Dobra, pa! Robię kurwa unhinged total. Co ty tworzysz? Daj mi gotować. Daję. I chuj, szkimy di toalet. Nie no, że to UK to jest taki flop No nie, nie wierzę w to, po prostu Nasz jedyny komentarz to było to, że UK flopuje. Co się dzieje? 7-8, 7-8, 9-12 tak, 7-8, nie? <laughs> Jebać to, nie zmieniam, pierdolę Jest chujowo i w dupie to mam Ale wiesz co? Tak będzie, Ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze troszeczkę podmienił, troszeczkę zmienił Ja bym dał tą Japonię nad Rosją Bardziej ją czuję, jak tak to przejrzę, to bardziej czy Japonię niż Rosję Ciekawe, o. no dobra Pek. Jeszcze ewentualnie, właśnie, zerknę jeszcze 13, 16, 17, 24. No. Eee, ale tak naprawdę z tych teamów, biorąc pod uwagę, że tak, Brazylia była flopem, eee, Norwegia. Norwegia więcej niż jeden mecz. Na kogo mieliby wygrać jeszcze? Kurwa, no, trafienie jakiejś w szczęśliwej drabinki? Nie. Nie, nie da się tego zmienić. Kurwa. Kusi mnie, żeby, kusi mnie, żeby Norwegię albo Francję rzucić wyżej, ale no nie da się. Nie da się, po prostu nie da się fizycznie. Kurwa mnie coś hamuje. Dobra, to co? Jest pod dymem zrobiona? Co, kurwa, dałeś Danię na 724? No nie wiem, musiałem szczerze zmienić, ale imo, imo, imo. No, szczerze, imo, to, już jest, mecz. to już jest nawet w miarę realne. Byłbym w stanie w to uwierzyć. Bobek bo będzie najbliżej. tak no gotowałem. To jest, to jest tak, dziedzi. Dobra, robimy overall podsumowanko. Siema, Azer. Tak, tak samo jest? No jest jedno. Siema, Azer. Intro, intro. Także co, kończymy ten live podcast, predykcje. Zobaczymy, ile się sprawdzi za dwa miesiące jak bardzo klule byliśmy. Dziękujemy za gościnę na streamie, Demo. Bo byłeś tu gospodarzem transmisji. Nie, bardzo. Dzięki, że przyszliście, tak, ugotowałem, postarałem się, żeby to rzeczy. Trzeba będzie, trzeba będzie jeszcze ugotować jakąś twoją wizytę u nas w podcaście. Kiedyś Oczywiście. na pewno. No wiesz, po naszym komentowaniu to będę mógł się coś tam powiedzieć. O tak, to zdecydowanie, no. No przecież będę na żywo ze wszystkim. Tak, wa Ważna zapowiedź dla tych, którzy nie słyszeli. Generalnie będziemy robić komentarz na żywo. Znaczy, Boże, komentarz na żywo. <śled> <śled> y komentarz, komentarz po polsku, po w tak, ale, nasz, na żywo, ale na żywo. Ale na żywo. Na żywo. I ogólnie, ale na żywo ogólnie będzie, tak. Warto już zauważyć, że osus traktuje nas jako oficjalną polską transmisję. Tak, oficjalnie bo... już nas traktują, bo odpisali nam jakoś tak właśnie w półsłowie, że no przecież to tylko to potrzebujecie. Coś że... takiego. Było. Nie, oni, oni napisali, nam napisali, że oni w tym tego dostępu nie zabierali. No tak, właśnie coś mhm. takiego było, no. że no przecież dostęp macie tu. No. no. Także będzie można oglądać na kanale twitch Wilczku, tak jak rok temu. Tym razem będę pamiętał, żeby reklamy wyłączyć. No i dobra. No i dla państwa predykcje gotowali. Demo. Po raz. A, czem... A Wilczku nie jest ten? No myślałem, że kolejnością zrobił. No Mogęś, od mogę od się, mogę się Wilczku nie będę, od... Wilczku. No i Bobiak. No. No i Bobiak. Nie.